Śmierć Władka Bartoszewskiego jest pozbawieniem nas człowieka, którego największym argumentem przekonującym była po prostu sama jego własna biografia. Wszystko, co robił, wynikało z tego, że właśnie był taki, to znaczy wierny w służbie, bez patosu, mówiący tylko konkretnie i wychodzący z prób, z których każda była sytuacją graniczną w jego życiu, w taki sposób, jak gdyby w człowieku było zawsze dość siły na to, żeby jednak znowu wybierać dobro. Wielu ludzi, którzy krzywdzili go tak strasznie tymi manifestacjami uporczywymi w ostatnich latach, kiedy się zjawiał złożyć kwiaty i pomodlić się nad mogiłami powstańców warszawskich 1 sierpnia, a oni buczeli, krzyczeli, czy coś mieli za złe, w ogóle nie uwierzyłoby w to, że robią to i potrafią nie pamiętać, że to był człowiek, który przeżył sam Oświęcim, konspirację, dzieło pomocy Żydom w ratowaniu ich, kiedy niszczeni byli w Warszawie i kiedy podjęli powstanie, tragiczne zupełnie, powstaniec warszawski i więzień stalinowski, że ten sam człowiek potem patronował od razu pierwszym krokom ku pojednaniu, ku budowaniu pojednania z Niemcami, odpowiedzi realnej, konkretnej na akcję Znaków Pokuty, która wyszła od najmądrzejszych ludzi w Niemczech, w obu państwach niemieckich. Ten sam człowiek, który budował pamięć bohaterskiego ratowania Żydów i był jednym ze sprawiedliwych wśród narodów świata, uczczonych przez... I ten sam, który później po prostu pracował nad przywróceniem Polsce niezależności, ale nie w taki sposób, żeby rozprawiać się i dążyć przede wszystkim do zemsty, tylko otwierać coraz nowe możliwości działania dobrego, działania pożytecznego. Czy wtedy, kiedy był redaktorem Tygodnika Powszechnego i odbudowywał pamięć w najtrudniejszych okresach cenzury, tworząc na przykład rubrykę Zmarli, w której udawało się ocalać pamięć ludzi wykreślanych przez komunizm z historii Polski czy historii Kościoła, jak kiedy potem dołączył do najbardziej odpowiedzialnych i najlepiej przygotowanych ludzi budujących już stopniowo etapami niezależność Polski aż po wolność. I do ostatka, biorąc udział we wszystkim, co stanowiło w jakikolwiek sposób możliwość służenia pamięcią, wiedzą, całą swoją mądrością, którą w tak długim życiu i tak heroicznym nagromadził. I to jest po prostu biografia, z którą my jakoś, no, byliśmy nią obdarowani. Teraz jej zabrakło i to jest strata. Pamięć to jest coś, z czym nie możemy się rozstać. Wdzięczność dla Władka to jest chyba teraz
jakiś obowiązek, ale mam nadzieję, że również w tej wdzięczności będzie także element rachunku sumienia za to, że się go nie doceniało albo wręcz nie zauważało, jaką mu się robi krzywdę, bo były takie rzeczy, a przede wszystkim, że nie doceniali go ludzie, którzy dawali się wprowadzić w tą wojnę jakąś polityczną, taką zupełnie śmieszną, w której samo różnienie się stwarza wroga. Ale to nie jest już w tej chwili ważne. Strata jest ogromna, żal jest ogromny, pamięć musi być. Jego własne książki trochę nam tą pamięć pomagają utrzymać, trochę żal łagodzą, powinny być dalej znane. Jego fantastyczny dar zachowywania pamięci historycznej we wszystkim, co się w Polsce działo, tutaj ogromnie pomógł i te książki mamy. Mamy jego dokumentację, mamy jego wspomnienia. Te pierwsze rzeczy, które robił, takie jak właśnie książka z Zofią Lewinów, no ocalałą z Holokaustu, Ten jest z ojczyzny mojej, czy na przykład książka kronikarska, kalendarzowa, spisująca dzień po dniu, co się w Warszawie działo przez całą okupację, aż po powstanie. Dla mnie to są te najcenniejsze. Chciałabym, żeby one nigdy nie z półek moich dzieci nie poznikały, bo, dlatego że się zniszczyły, a nie ma nowego wydania.